10 maja wspominamy błogosławionego Henryka Rebuschiniego, zakonnika. Henryk urodził się 25 kwietnia 1860 roku w uroczej miejscowości Gravedonie, niedaleko miasta Como na północy Włoch. Był drugim z 5 dzieci. Jego ojciec był głównym inspektorem podatkowym w prowincji Como, natomiast jego matka i ciotka były bardzo pobożne i aktywnie uczestniczyły w życiu parafii. Ojciec często odprowadzał żonę do kościoła, ale nie uczestniczył w nabożeństwach, gdyż nie interesował go ani Pan Bóg, ani Kościół. Henryk natomiast od dzieciństwa spontanicznie pomagał ubogim i opuszczonym. Od dziecka pragnął być kapłanem, czemu sprzeciwiał się ojciec. Henryk przerwał studia matematyczne w Pawii z powodu antykościelnych nastrojów na uczelni. Dopiero po kilku latach ukończył studia. W międzyczasie zaciągnął się do służby wojskowej. Proponowano mu karierę, jednak nie skorzystał. Służbę wojskową zakończył jako podporucznik rezerwy. Następnie 2 lata pracował jako księgowy w hurtowni jedwabiu u swojego szwagra. Jednak Henryk był coraz bardziej przekonany o tym, że to nie jest jego droga życiowa. Odżyło w nim powołanie do kapłaństwa. Po długich i trudnych rozmowach z ojcem w wieku 24 lat Henryk rozpoczął naukę w seminarium duchownym. Po 3 latach wstąpił do zakonu ojców Kamilianów. Miał 29 lat, gdy przyjął święcenie kapłańskie. Całe życie pokornie i bez rozgłosu pracował wśród chorych, służył im przez 34 lata m.in. jako kapelan szpitalny i administrator kliniki, mimo że sam był chory. Henryk dotkliwie cierpiał z powodu wielokrotnie nawracającej depresji, która pierwszy raz ujawniła się w czasie studiów w seminarium. Mimo tego był cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Nazywano go obrońcą delikatności. 23 kwietnia 1938 roku Henryk odprawił mszę świętą w domu chorego. Wracając do klasztoru, przeziębił się i zachorował na zapalenie płuc. Zmarł 10 maja 1938 roku w wieku 78 lat. Henryk jest patronem ludzi chorych na depresję. O skromnym i mało znanym zakonniku w czasie beatyfikacji 4 maja 1997 roku ojciec święty Jan Paweł II powiedział: błogosławiony Henryk Rebuschini przez całe swoje życie zdążał zdecydowanie ku owej doskonałej miłości. Idąc śladem założyciela, świętego Kamila de Lelis, dawał świadectwo miłosiernej miłości, okazując ją w czynie we wszystkich środowiskach, w których działał. Jego niezłomnym postanowieniem było poświęcić własne życie, aby dawać Boga bliźniemu, dostrzegając w nim oblicze samego Chrystusa. Dlatego wszedł na trudną drogę ascetyczną i mistyczną, drogę głębokiego życia modlitwy, niezwykłego umiłowania Eucharystii oraz nieustannej służby chorym i cierpiącym. Jego przykład jest dla wszystkich wierzących naglącym wezwaniem do troski o cierpiących i chorych na ciele i duszy. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Henryka do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.